Szkoła z klasą 2.0 to program, który dowodzi, że szkoły mogą i chcą uczyć ciekawiej, lepiej i z pasją. Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 odbywa się już po raz piąty w Centrum Nauki Kopernik i jesteśmy dumni, że tu możemy być za każdym razem. To taka okazja, żeby uczniowie pokazali, co zrobili przez cały rok. Tych uczniów, którzy pracowali w programie, jest ponad 50 tysięcy, a na festiwalu w Koperniku możemy gościć tylko 300. Bardzo im za to dziękujemy i mamy nadzieję, że ta grupa się będzie co roku powiększała. W ubiegłym roku i pewnie w najbliższym skupiamy się na haśle czytamy i odkrywamy. To są takie dwie rzeczy, które decydują o tym, jak głęboko młody człowiek może zrozumieć świat, który go otacza i jak bardzo może chcieć i być w stanie go zmienić. Szkoła z klasą jest rewelacyjnym pomysłem pokazującym, że w dobrej szkole uczą się obydwie strony, to znaczy zarówno nauczyciele, jak i dzieci. I z tej współpracy powstają rzeczy rewelacyjne, których przygotowują te dzieciaki i młodzież do życia dorosłego, w którym będą się uczyły przez całe życie. Jestem po obejrzeniu dwóch projektów. To są niezwykle interdyscyplinarne projekty. To właściwie nie można powiedzieć, czy to jest projekt z chemii, on miał elementy socjologiczne. W fantastyczny sposób łączył naukę z życiem codziennym. Widzę tutaj takich młodych ludzi. Od razu widać, że to, co oni tutaj przywieźli, to jest pewnego rodzaju taka lekcja dobrego życia i dobrej pracy, ponieważ jest dużo ogromnej pasji. Projekt jest na temat, z czego my Polacy możemy być dumni. Zaczęliśmy na lekcji rozmawiać, z czego my możemy być dumni. Pani zaproponowała, żebyśmy na ten temat zrobili prezentację. A potem powstał pomysł zrobienia gier planszowych, które robimy przy okazji jakby każdej lektury. Na przykład ostatnio mieliśmy Hobbita i zrobiliśmy na temat Hobbita gry planszowe. Jestem zachwycona, zaskoczona pomysłowością. Chciałabym wszystkich zarazić zarówno pomysłami, jak i pracowitością i takim oddaniem wobec tych wszystkich projektów, które dzieciaki zrobiły. Super. Jeżeli chcemy mówić o edukacji XXI wieku, to takie projekty są bezcenne, bo tutaj się łączy wiele rzeczy naraz. Po pierwsze, muszą ze sobą współpracować. Po drugie, biorą wspólnie odpowiedzialność za projekt. Po trzecie, albo dowolnie, może nawet po pierwsze, bardzo wiele się uczą. Po następne, bardzo istotne, uczą się bawiąc. I myślę, że to jest znacznie skuteczniejsza nauka niż ślęczenie i nudzenie się nad zagadnieniami, których się nie rozumie. Klasą bardzo lubimy takie cztery formy pracy. Po pierwsze projekty edukacyjne, bo one uczą samodzielności i myślenia. Po drugie wzajemne uczenie się, czyli to, kiedy młody człowiek uczy kogoś innego, czy to młodszą klasę, czy też swoich dziadków. Trzecia forma, którą bardzo lubimy, to są tak zwane ufony, uczniowskie fora naukowe, czyli takie bardzo krótkie opowieści o swojej pasji, które przy okazji uczą mówienia na scenie, mówienia do innych. I ostatnia rzecz, z którą się dopiero próbujemy przebić, to jest tak zwana odwrócona lekcja, czyli wykorzystanie informacji, które są dostępne w internecie i w różnych innych miejscach przed lekcją, po to, żeby nauczycielka, nauczyciel na lekcji już nie musiał przekazywać podstawowych informacji, tylko mógł je pogłębiać, mógł dyskutować, mógł robić eksperymenty, stawiać trudne pytania, żeby uczniowie mogli stawiać trudne pytania. Dzisiaj miałam okazję przedstawić swojego ufona na scenie przed tyloma ludźmi, a naprawdę się bardzo stresowałam. No i myślę, że raczej mi dobrze.
dobrze poszło. Miałam okazję zobaczyć m.in. genialny projekt Jeden gest, dwa życia, realizowany przez liceum z Krakowa. Dziewczyny wymyśliły pomysł na kampanię, która ma zachęcić do szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym. Warto byłoby, żeby takie kampanie, ta kampania, ten projekt nie była ograniczona tylko i wyłącznie do Krakowa czy Warszawy, ale żeby miała wymiar ogólnopolski. Trzeci raz jesteśmy na festiwalu Szkoła z klasą 2.0 i to jest fantastyczny moment, miejsce i czas, fantastyczni ludzie. Jesteśmy pod wrażeniem, chcemy jeszcze. Naszym zadaniem było przygotowanie prezentacji, audiobooków oraz filmów na temat, jak nauczać osoby starsze korzystać z internetu oraz prowadzenie lekcji dla osób starszych oraz młodszych. I learned how to make gingerbread. I saw a model Big Ben and Harry Potter was there. But I was so disappointed because he didn't make me fly and I've always wanted to fly. Przedstawimy wam kilka eksperymentów. Wulkan chemiczny, do którego użyjemy sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego, płynu do naczyń, wody. Niesamowita historia w szkole w Suwałkach, gdzie mamy jakiegoś nieźle zakręconego dyrektora i ten dyrektor przywiózł tam grę w kubeczki. I oni pokazują film, w którym najpierw ten dyrektor uczy grupę dzieci, właśnie tych dziewczyn z szóstej klasy. Potem one uczą nauczycielki, potem uczą młodsze dzieci. I w pewnym momencie jest cała szkoła zbita jak w sali gimnastycznej, gra w te kubeczki. Czym to jest jakaś gra, to jest właściwie gra w wybijanie rytmu. Wybija się rytm jednocześnie przekręcając tym kubeczkiem. No w ogóle nie byłem w stanie tego powtórzyć. Jestem podekscytowany projektami szkół z całej Polski, małych i dużych, które zaprezentowały się dzisiaj w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Marzę o tym, żeby wszystkie szkoły w Polsce były tak kreatywne, żeby dzieci uczyły się wyobraźni dzięki czytaniu i uczyły się poznawania świata dzięki eksperymentom. It was absolutely inspiring to see the teachers and their students today. They've really learned a lot and I was really grateful for this opportunity. So thank you for having us. Jestem dumny z tego, co tutaj widzę. Naprawdę, znaczy uważam, że to jest kapitalny program, dlatego że on jak gdyby pokazuje tym młodym ludziom, że można robić rzeczy bardzo sensowne i poważnie je traktować, to znaczy nawet jeżeli to są żartobliwe rzeczy, prawda, że mamy do czynienia z poważnym programem w tym sensie, że ludzie są traktowani jak ludzie dorośli, no może przesadzam, ale jak prawie dorośli, którzy coś mają do powiedzenia. Myślę, że w ten sposób pokazujemy, że da się, pokazujemy nauczycielom, uczniom, rodzicom, organom prowadzącym szkoły, jak może wyglądać nowoczesna szkoła w Polsce.